Dokładnie 50 lat temu, 6 czerwca, z taśmy w bielskim FSM-ie zjechał pierwszy maluch. To była wtedy bardziej składanie tych maluchów niż taka pełnoseryjna produkcja. Natomiast tak, to była taka data symboliczna i do niej się odnosimy, dlatego dziś 3 czerwca robimy taką imprezę tutaj dla całej Polski tak naprawdę. Pasja do tego samochodu się wzięła od momentu odebrania go razem z moim teściem w 83 roku w Polmozbycie. Razem żeśmy go odebrali, on jest w rodzinie do dzisiaj. Teść ma 88 lat, no i cieszę się, że ten maluch jest tak piastowany, konserwowany i że jeszcze daje radę na własnych kołach dojechać z Opola do Bielska. Pierwszą wycieczkę, jaką zrobiłem, to w 61. rocznicę swoich urodzin postanowiłem wakacje zrobić. 2 lata wcześniej byłem po udarze, doszedłem do wniosku, że już najwyższy czas, albo teraz, albo wcale. No i myślę, że ten samochód w jednym kawałku przez te 3 miesiące, bo od czerwca do września, no, zrobił największą ilość kilometrów samodzielnie, bez mechaników i operatorów po całej Europie. W zasadzie wszystkie kraje w Europie przejechałem, nie byłem tylko w Szwajcarii, Liechtensteinie i Andorze. Na wyspy się nie pchałem, bo tam było trochę za drogo na promy. No i ponad 20 tysięcy kilometrów zaliczyłem. Został całkowicie zmodyfikowany, oczywiście silnik i karoseria jest ta sama, no ale został obniżony, została mu powiększona moc, został dołożony faldak, założone radio dwudinowe, zderzaki, wszystkie dodatki polakierowane są na połysk, także no nieznacznie się różni od oryginału. Długo trwała praca nad nim? Po godzinach po pracy rok i do tej pory jeszcze jakieś poprawki. Nawet wczoraj do godziny do północy robiliśmy dodatkowe nagłośnienie, także ciągle coś jest.